A co to tutaj takie namioty na północ od Comfort Hammocku? No co ja tutaj widzę? W końcu wielki turniej w hrabstwie Dorsetu. Andrew Comfort zorganizował swój wymarzony turniej, wielki turniej. Oczywiście musiał wysuszyć skarbiec do zera. Turniej ku czci jego zmarłej małżonki. Obecna może być troszeczkę niezadowolona. 29 lat, powierniczka. Ona jest powierniczka jego smutków. Dobra, łapie górę soczysty komentarz, znajmy zajączka. Kontynuujemy naszą lorową legendę Comfortów na najnowszym DLC-ku. Możemy się udać do... W sumie to jest u nas. Możemy się udać, nie wiem, do naszej... do wioski obok. My naszej... Nie, my tam codziennie jesteśmy. Gospodzie, możemy się do obóz... Albo nie, na pole turniejowe się udamy. O tak. Przybyliśmy na pole turniejowe, żeby troszeczkę poćwiczyć. Zamiar odpoczynek, ale idziemy poćwiczyć przed tym. Nasz rycerz będzie naszym sparingowym, w sensie nasz dworzanin rycerz będzie naszym sparingowym partnerem. Możemy zapewnić sytuację, że nasza małżonka, tak, nasza małżonka będzie przyglądać się, jak układamy tego młokosa. Nie, no 35 lat, no to jest niewiele młodszy od nas. I dzięki temu zwiększymy szansę na pozytywną relację. Ale najważniejsze dla nas jest zwycięstwo, także zwiększmy troszeczkę szansę na zwycięstwo. Jesteśmy arogancy, no to chyba powinno... Czemu my się stresujemy? To właśnie powinno nas odstresować. Jesteśmy aroganccy, troszeczkę samolubni może, bym powiedział. Poza tym, no... ta nasza małżonka nas lubi. Poza tym my tą małżonkę też chyba lubimy, nie? No właśnie, oni się nawzajem lubią. No dobra, niech będzie. Niech będzie, niech patrzy. Niech patrzy, jak walczymy wieczorem. Turniej się zacznie dosłownie za 2 dni. Zobaczmy listę gości, którzy przybyli. Z Bretanii, z Metu. To jest chyba nasz sojusznik, tak? Tak, to jest ojciec naszej obecnej małżonki. Książę z zachodniej Franki. Po randze, tak, po randze. Chcę po prostu zobaczyć prestiżowo. Teraz zaszczyci obecnością pomniejszy król ze wschodu Anglii. Mamy z Nesturii, Jarla, księcia Gascony. Nie mamy pomniejszy król z Mercii. Książę Holandii, pomniejszy król Utrecht z Anglii Wschodniej, o Utredzik. Hrabia. A gdzie jest Alfredzik? Ja się pytam. Halo, gdzie jest nasz kochany Alfredzik? Hrabia. Może gdzieś tu jest, no dobra, mniejsza. Rozpocznijmy turniej. Aha, my nie bierzemy udziału w tym turnieju, cholipka, nie wiedziałem ci to sprawdzić, to tak to byśmy swojego czempiona wystawili, no dobra, przynajmniej zorganizowaliśmy i obserwujemy. Ej, naprawdę miałem nadzieję, że weźmiemy udział w tym turnieju, zwłaszcza, że tam mieliśmy te eventy, że możemy zmniejszyć szansę na zwycięstwo w tych pojedynkach. Interesująca runda. Herald ogłasza, w finale zbierze się Elfond z Yorku oraz Eltmund z... skądś z Anglii, whatever. Łowczy Edrika. No nic, myślałem, że będzie bardziej prestiżowy turniej, a przede wszystkim ze sami się zmierzymy i będziemy walczyć i w ogóle będzie fajnie, a tak to... No dobra, no jest, wielki turniej zorganizowany z naszego życia, niech będzie. Jesteśmy świadkiem wykopomnej chwili. Marzenie Andrew się spełniło, co prawda może nie my... Znaczy nie, my wygraliśmy 2 turnieje, albo 3 nawet. Także spoko. Wielkie zwycięstwo, brawo, gratuluję. Należałoby, abyś miał swój głos w mojej radzie. W uznaniu twojej pozycji proponuję ci stanowisko marszałka. A bo naszym tym! Alfred zginął podczas tego turnieju, to dlatego on nie przybył, bo on umarł! To wiele wyjaśnia. Zaproponował nam stanowisko marszałka. A kim ty jesteś, gówniaku? To jest ten... Samotnik, nerwus, pijak, pokryty bliźniami, szaleniec, choroba. Pogryziony przez moskity. Nie ma nic gorszego niż te szumiące skurczybyki w nocy. Twoja małżonka Judith z rodu Karolingów, gdzie byliśmy na twoim weselu, już nie żyje. I to od dobrych 5 lat nie żyje. Twoja nową małżonka jest z Walii. No podupadła dynastia Alfreda z Wessexu. No dobra, oczywiście zaakceptujemy stanowisko marszałka, ale to otwiera przed nami możliwości. Oczywiście zakończymy turniej. Piękne zawody. I do wygrania była złota buława, a ja dostałem jakieś przypinki, ordery, no. Co to ma być? Ale dobre, ty, waleczność się... Ej, ja to chcę. Kurde, mogę to zachować dla siebie? Czemu jakiś pomniejszy lordzik dostanie złotą buławę? No cóż. Ale przynajmniej się odstresowaliśmy. Zakończ wielki turniej, gratulujemy zwycięzcy. Ty, ale tu jakiś wielki chłop wygrał. 33.
no już 24, no z podeszłym wiekiem, niedołężny, ale kiedyś pod 50 waleczności podchodziliśmy. Zakończ Wielki Turgiej. Wielki Turgiej się zakończył, pola namiotowe zostały zwinięte. Komfort Ham w roku 905 gościło wielu znamienitych rycerzy z całej Europy Zachodniej. A, swoją drogą w ogóle Wessex się rozpadł i mamy wschodni seks, bo jest zachodni i wschodni. No tu jest, kto to jest? Aha, bo to jest dynastia Wessexu, tak? I to jest pewnie twój braciszek? Tak, to jest twój braciszek. No cóż, to zmienia postać rzeczy, bo póki by żył Alfred, jako wielka postać historyczna, to byliśmy lojalni, poza tym to był nasz przyjaciel poniekąd i się lubiliśmy. A teraz widzę, że żeby ratować Wessex przed upadkiem, musimy podjąć odpowiednie kroki. Spróbujemy przekonać do siebie kanclerza, który jest najsilniejszym członkiem Rady Wessexu. Być może uda się go skłonić do podjęcia pewnych kroków. W celu obrony oczywiście Wessexu, nie że my tutaj spiskujemy przeciwko nowemu władcy, no ale no zobaczcie, kto to jest! W ogóle on się znajduje poza krajem na jakimś turnieju, cholipka wie czym. I nasza córka Dilof Lozar przeżyła swojego małżonka, który zmarł w 35 lat w tajemniczych okolicznościach. Nie wiem, co ona tam zrobiła, ale tak podejrzanie patrzy. Mściwa jest, no cóż. Fanatyczka religijna. Znajdźmy jej odpowiedniego małżonka. Fajnie jakby to był... potężny małżonek. Poślubisz Svelda z Mercy. Ten sojusz nie da nam w sumie za bardzo nic poza jakimiś tam potencjalnymi roszczeniami dla waszych dzieciaków. Poślubisz niejakiego Svelda z Mercy? Małżeństwo matrymonialne uda się zawiązać, także wyślij propozycję. Nowy małżonek naszej córki Dilof Lozar posiada na tyle mocne roszczenia do Mercy i wschodniego Wessexu, że możemy je wysunąć. Jak to będzie działało? Bo możemy na przykład zaatakować władcę Mercy o roszczenia naszego zięcia? Tak. Małżonka naszej córki. Na przykład niech będzie Warwickshire, które jest na granicy. I sporny z tytułu zdobędzie nasz zięć, ale to jest małżeństwo matrynarne, czyli dziedziczyć będą kolejne dzieci Dilof Lozar, bo te dwa to są... W ogóle jaki wąsik, to są z pierwszego małżeństwa, nie? Możemy spróbować. Załóżmy, że naszemu nowemu zięciowi udało się przekonać naszego Andrew Coforta do tego, że jego roszczenia są słuszne. I że to będzie korzystne dla naszej dynastii Cofortów. Dlatego wypowiemy tą wojnę. Na razie spróbujemy sojuszników nie wzywać, ale to będzie sporawa wojna. Będziemy walczyć z Mercją. Troszeczkę podkopujemy siły Anglosasów w Anglii. I wzmacniałem tym samym Wikingów i Normanów. No ale trudno, dobra, wypowiedz wojnę. Wypowiedzieliśmy mu wojnę, świetnie. Wystaw wszystkich żołnierzy. Czy my jesteśmy jeszcze w stanie sami dowodzić? Rzeczywiście, że jesteśmy w stanie sami dowodzić naszymi wojskami. Ruszymy na północ. I nasza wnuczka, Mister Psikus, córka Diloflozaura, może poślubić udanego rudzielca z Irlandii. Spoko, niech będzie. Niestety nie będą to małżeństwa matrynialne, bo się nie zgodzą, ale zwykłe. Okej, okay, a my tymczasem ruszamy na północ. Albo w sumie, przecież walczymy z Królestwem Mercy, wezwijmy naszych sojuszników do pomocy, zwłaszcza tych silniejszych. To będzie troszeczkę prestiżu kosztować, ale przez całe życie udało się tyle tego prestiżu zgromadzić, że raczej sobie poradzimy. To jest, będzie dwóch sojuszników, dodatkowe 1000 zbrojnych. Oba są z Irlandii. Tak, czy oni walczą akurat między sobą? Czy... Aha, okej. Okay. Nie wnikam. Pamiętacie, jak kiedyś męczyliśmy się, żeby zdobyć Gloucester? No to teraz będziemy bronić tego Gloucester. O nie, ucieknie. Holipkon ma jakąś szybszą armię. No dobra, złapiemy go tutaj w górach Walii. Lepszy dowódca. Próbuje uciekać na morze. Dobra, to go złapiemy na wybrzeżu. Bitwa o partyjka Gwencika. Tu osobiście walczy król Mercy. Tak, wygraliśmy. Jakie straty? 300 do 400. No myślałem, że lepiej nam pójdzie. Czy my będziemy w stanie oblegać? Bo nie mamy żadnych machin oblężniczych i potrzebujemy generalnie dużej liczby zbrojnych do oblegania, co nie zawsze się udaje. Będziemy duży attrition ponosić. Tego się nie spodziewałem. Z naszą drugą nową małżonką mamy... córkę. Okej. Okay. Ile ty masz lat, chłopie? 55? No w sumie, na spokojnie, ona ma 30. No dobra, nazwijmy oczywiście widzem z komentarzy. Widzę, że nasze posiłki z Irlandii przybywają. My tymczasem sobie oblegamy stolicę wroga. O, przekonujemy do siebie. A tak, zapomniałem, że my próbujemy przekonać do siebie
O, możemy się odstresować tym przekonaniem. Kanclerza nowego władcy Wessexu. Nasz oponent oblega Berkshire, a właściwie Reading w Berkshire, tylko że wybrał fatalnie, bo jeszcze niedawno zwiększałem budowle obronne. Rozbudowywałem niedawno na drugi poziom, znaczy rozbudowywaliśmy na drugi poziom. Więc ten wyścig dobiegnie końca, a Andrew ginie podczas oblężenia. W wieku 56 lat Andrew zmarł z powodu niewydolności serca. Męczony mężczyzna od dawna pragnął słodkiego objęcia śmierci. Earl Vestiozius wstępuje na tron. Będąc zimnym, nieczułym mężczyzną, wasale państwa będą mieli trudności w zdobyciu jego zaufania. Zmarł z powodu niewydolności serca 1 maja 1907 roku w wieku 56 lat. Ej, aż tak źle z nim nie było. Właśnie wydawało mi się, że jeszcze całkiem sporo nim pogramy, powalczymy, ale trudno. Wzbudzał strach, założyciel rodu. Poziom sławy znakomity, poziom religijności wierny, styl życia walka, skończyliśmy szarmanta nadzorcy i chyba zaczęliśmy trzeci, ostatni. Walczył w 6 wojnach, zorganizował 3 aktywności, 2 razy polowanie, 1 turniej, uczestniczył w 8 aktywnościach, 6 turniejach, polowaniach i wielkim ślubie. Rządził 40 lat, 40 lat. Zaczynamy grę jako Vestiozius, to jest drugi syn Andriego. Vestiozius ma małżonkę z dynastii Karolingów. Obecnie nie ma jeszcze żadnych dzieciaków. Nie wiem, w czym jest problem. Może trzeba ją przekonać do siebie. Widzę, że nam się hrabstwo rozpadło. I to zdecydowanie. Co jest problemem? Zdecydowanie jest problemem. Kim ty jesteś? Bezduszny, wstrzemięźliwy, lubieżny, zdolny manipulator i podróżnik dostaje każdego. Twoim następcą jest twój brat, młodszy brat, który rządzi w Somerset. Który ma córkę, bratanicę, Frank Kraba. No nie za ciekawie się podarzyło. Nie za ciekawie, bo mieliśmy ambitne plany odnośnie Wessexu, a teraz sami się podzieliliśmy. Nie dość, że Wessex się podzielił, to my się podzieliliśmy. Znaczy dalej jesteśmy częścią Wessexu, ale no to znacząco opóźniło nasze zmagania. Pytanie, czy my teraz możemy wygrać tą wojnę? W sensie, czy możemy wysunąć roszczenia, bo jak zmarł, bo teraz walczymy o roszczenia. To jest nasz szwagier, nie? O roszczenia naszego szwagra walczymy. No cóż. Styl życia, ty jesteś w intrydze, to może pomóc. To może pomóc, no dobra. Skupienie na intrydze, pokusie, zastraszaniu. Nasz Vestiozius ma cechę lubieżnego, więc zróbmy skupienie na pokusie. Zróbmy na skupienie na pokusie i widzę, że uwodziciela zaczął rozwijać, spróbujemy to wykorzystać. I musimy wyznaczyć nowego kanclerza, bo poprzedni zrezygnował. Nowym kanclerzem zostanie nasz 61-letni dworzanin. Okej, okay. Zapraszamy na dwór. Czy my straciliśmy liczbę zbrojnych? Zdecydowanie straciliśmy liczbę zbrojnych. Mam nadzieję, że uda nam się chociaż zakończyć tą wojnę zwycięsko. Kontynuować ją. Wartościowego zakładnika pojmaliśmy, to jest córka? To jest... A, czekaj, czy władca Wessexu też zginął podczas tej wojny? Tak! Okej, okay, czyli nie dość, że nasz zginął, Andrew, to jeszcze... No cóż, synowie dokończą tą wojnę. Mamy 95 warscora, możemy wymusić żądania? Nie, nie możemy jeszcze wymusić żądania, ale na pewno możemy ruszyć, aby stoczyć bitwę i na pewno przydałby się jakiś dowódca. Okej, okay, bitwa pod Berkshire dowodzi nasz dworzanin. Okej, okay, my raczej już nie będziemy aż tak dobrym wojownikiem. 100% warscora, tylko jeszcze zobaczę. Nie no, 15 waleczności, 5 walki. No, już tak turniejów raczej wygrywać nie będziemy i tak często jeździć na turnieje nie będziemy, chyba że będziemy uwolnić na tych turniejach niewiasty. Dobra, wymuś żądania. Zakładnicy zostaną uwolnieni. Otrzymuje biskupstwo. Dobra, on powinien otrzymać te roszczenia, o które walczymy. Wymuś żądania. Niech tak będzie. I... Tak, on ma te, okej, okay, on jest jego seniorem. Jego, znaczy on, nasz zięć jest na wasalem, ale... Ale to jest dalej małżeństwo matrynialne, więc w teorii potem jego potomkowie będą naszymi potomkami, którzy to odziedziczą, prawda? Prawda? Czy nieprawda? Możemy z nim od razu zawiązać sojusz. Tak, możemy z nim od razu zawiązać sojusz. Moglibyśmy też zawiązać sojusz z naszym braciszkiem. Tylko że arogancki, ufny, niestabilny. Czy my się z nim lubimy?
Czy my się z nim lubimy? Czy Bestoz już się z nim zlubi? Wstrzemięźliwy, lubieżny, bezduszny? Czy on by pragnął zjednoczonej ziem swojego ojca? Na pewno wyślemy naszego mistrza szpiegów do naszego kochanego braciszka, aby szukał sekretów spisków. Być może coś ciekawego wyniuchamy. Nasza siostra i najlepsza przyjaciółka Hechu urodziła syna, którego nazwiemy Witkosz z komentarzy? Okej, to co to jest? To jest małżeństwo matryliniarne, tak? Tak. I ty jesteś z Portsmouth. Otrzymaliśmy stanowiska mistrza szpiegów od naszego lorda, który jest szalony. Twoim dziedzicem jest Alfred II, który jest wychowywany przez jakiegoś biskupa. No dobra, oczywiście przyjmiemy tytuł mistrza szpiegów. Wracamy z powrotem do zamku po długim, samotnym spacerze. Znowu dzień urodzin, słyszymy dziwny hałas i wszystkiego najlepszego, haha! Nasze siostry zrobiły nam imprezę niespodziankę. Weźmy największy prezent i dostaliśmy młot bojowy dobrej jakości. No cóż, nam to też raczej średnio się przyda. Młot bojowy. A, bo my dostaliśmy cały ekwipunek po naszym ojcu, no w sumie tak. No dobra, daj ten młot bojowy. Waleczność, skuteczność, rycerstwa, no zawsze się przyda. Robimy spisek, próbujemy przekonać do siebie naszą małżonkę. Może to przyspieszy sprawę następców, bo nie mamy cały czas dzieciaków. Możemy też jej dać podarunek w postaci 50 sztuk złota. Mam nadzieję, że kupimy jej coś ładnego, a nie damy jej 50 sztuk złota, masz. Wybuchła jakaś święta wojna. Utrecht z Anglii Wschodniej rozpoczął wojnę z Defirem. To jest dawny ten Jorvik, czy jak to się nazywało? Te wikińskie państwo w środku Anglii. I my bierzemy w tym udział, bo nasz senior bierze w tym udział. Tylko czy nam się w ogóle opłaca tam walczyć? Chociaż czekaj, ona ma tylko 1600 zbrojnych? Okej, to nawet nie powołujemy naszych armii. Mamy generalnie skomplikowaną sytuację, bo tak, my nie mamy póki co dziedzica i nie wiem, w czym jest problem. Bo nasza małżonka jest na ślubie, potem możemy spróbować, nie wiem, ją uwieść czy romansować czy coś. Spróbujemy to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o naszego kochanego braciszka... Okej, oplułyśmy jakiegoś wasala tego, z Wessexu. Natomiast nasz braciszek ma tylko córkę, która jest naszą bratanicą, natomiast jego małżonka jest problematyczna, bo ona, jakby to powiedzieć, preferuje płeć piękną. I... nie wiem skąd ta pierwsza córka się wzięła, ale spoko. Nie możemy jej uwieść, bo na początku chciałem ją uwieść czy coś zrobić, ale potem zobaczyłem, że no, ona nie jest w ogóle nami zainteresowana. Także... jeżeli my nie doczekamy się potomków, i nasz braciszek dalej się nie doczeka potomków, to skończymy. A nie, druga w kolejności jest Dilophosaur. No dobra, Dilophosaur, hrabina przejmie władzę. No dobra, tutaj jest sukcesja zabezpieczona. Mamy 95% szans, że uwiedziemy własną małżonkę, z którą oni są małżeństwem już nie wiem od ilu lat. Nie wiem, czy problemem nie jest religia, bo ona jest tej heretyckiej wiary. No cóż, no ale jest z dynastii Karolingów. Także warto mieć taką małżonkę. Po podejmowanych przez nas wysiłkach, hrabina Christine w końcu zwróciła na nas uwagę. Bardzo pomocna byłaby dokładna znajomość jej gustów i upodobań. Możemy ją po prostu zapytać, co lubi. No w sumie tak, możemy po prostu zapytać i zwolniło się miejsce mistrza szpiegów. Dobra, zostanie nim nasz mistrz karawany. No cóż, jest jak jest. Okej, czyli chyba jednak nie zdobyliśmy się na odwagę, żeby zapytać małżonkę o jej gusta i upodobania. Także wyślijmy może szpiegów, żeby dowiedzieli się, skoro nie możemy jej się sami o to zapytać. Wygląda na to, że podchodząc do niej byłem może troszeczkę niedelikatny, teraz Kristen zastanawia się, skąd moje tak niedorzeczne zainteresowanie kosztownościami. Złe wrażenia. No dobra, ale dalej mamy dużą szansę na powiedzenie spisku, prawda? 95% szans. Pierwszy perk dziedzictwa dynastii Kofortów. Co my chcemy iść? No my jesteśmy pod, wywodzimy się, no właśnie, z polowań, ale czy tu coś będzie? Wiecie co? Nasza dynastia łączy, poza oczywiście Anglosasami, mamy mocne związania z Irlandczykami. Dwie żony naszego Andrew Koforta były z Irlandii. Potem tam jeszcze wychodziliśmy za Irlandczyków, a nasza obecna żona jest z Francji chyba? Albo z Niemiec? Także weźmy tych erudytów językowych. Jak nauczyliśmy się tego irlandzkiego, galijskiego, czy jak to tam się nazywało? Bo nie ma nic pod myśliwych, także myślę, że to najlepsze, co możemy zrobić obecnie.
naukę języka. No jest jak jest. Co? Może jakbyś zdjął tą dziwną czapkę. Jakbyś zdjął tą dziwną czapkę, w ogóle bez czapki, zacznijmy od tego. To może byłaby większa szansa, żeby pogadać z małżonką. No kolorów brody ci nie zmienimy, ani włosów. Niech będzie tak jak jest. Tak, zgadza się, ej patrzcie. Walczyliśmy o te roszczenia naszego szwagra? Tak, naszego szwagra. On rządzi teraz w tym hrabstwie i mają córkę Ethel Zwith, która jest córką Dilo Flozar. I ona jest z dynastii Kofortów. No i pięknie. Cóż zostało odesłane, nasze łoże zdobią róże. Gdy hrabina wchodzi do naszych komnat, uśmiecha się życzliwie i dołącza do mnie bez żadnego wahania. Tak, byliśmy zjednoczeni po małżeństwie, teraz jesteśmy zjednoczeni w sercu. Świetnie, ale dobrze jakbyście... Czy nasz braciszek walczy? Nie. Dobra, kusi mnie, żeby po prostu najechać braciszka, no ale to by słabo było lorowe. Fajnie, że jesteście zjednoczeni w sercu, nadziei, miłości, totalen krigo i tak dalej, ale potrzebujemy dzieci. Proszę, proszę, Irlandia się zjednoczyła. Irlandia się zjednoczyła. Arcykról Cinetłowca. Nowy marszałek. Okej, okay. Całkiem spoko, 21. I atrybucik subtelne pragnienie. Usuwa kary za uwodzenie, uwodzenie. Co? Usuwa kary za kazirostwa. A, okej. Okay. I nasz braciszek doczekał się kolejnego syna, czy pierwszego syna. Jak to jest, że ona ten, a my nie możemy jej uwieść, no? Halo, coś tu się nie zgadza. Mam, wiem jak to załatwimy. Wiem jak to załatwimy i sprowokujemy co najmniej wojnę z naszym braciszkiem kochanym. Jego małżonka odrzuciła nasze próby uwiedzenia. Dlatego spróbujemy ją zamordować, bo to uderzyło w nasze ego. W sensie nie nasze, tylko w ego Wiestriusza Koforta. Andrewsona, którym obecnie władamy. Jako specjalista w tej dziedzinie czujemy się urażeni, dlatego spróbujemy wykonać na niej spisek morderstwa. Jeżeli się uda, spoko. Spoko, ale jest mała szansa, że się uda, a jest ponad 50% szans, że zostaniemy wykryci. Jak zostaniemy wykryci, może to sprowokować wojnę z naszym braciszkiem, który oczywiście będzie chciał bronić swojej małżonki. I tym pozytywnym akcentem zakończymy odcinek. Łapek w górę, soczysty komentarz. Do jutra. Cześć.